Każdy z nas grając w gry ma inny cel. Niektórzy się przy nich relaksują. Niektórzy potrzebują rywalizacji. Jeszcze inni spędzają po prostu czas ze znajomymi. Ale jest też grupa osób, która zawsze chce być najlepsza. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będę w top 100 osób na świecie, jeżeli chodzi o rapy. Czyli jakbyście nie wiedzieli, to takie coś, co mają Huge Pety i Titaniki, czyli powiedzmy, że to jest ich taka siła. Więc będę jednym z najlepszych graczy na świecie. Mam nadzieję. I pewnie wielu z was myśli sobie teraz tak: Węgorz, przecież ty nie masz tyle Huge'y, nie masz tyle Titaników i ogólnie masz zbyt mało rapów, żeby w ogóle myśleć o byciu top 100. I w sumie to jest prawda. Dlatego w dzisiejszym odcinku pomoże mi kilka osób. A żeby być top 100, trzeba mieć minimum 66 trylionów. Także póki co jest to ciężkie do wykonania. Na szczęście mam kilku znajomych, którzy mi w tym pomogą. Między innymi Roxe, Kami oraz Yoshi. I myślę, że z ich pomocą na pewno się uda. I zrobię wszystko, żeby kiedyś zatańczyć w tym miejscu. Ale najpierw, żeby zachęcić was do zostawienia subskrypcji, lajka oraz komentarza ze swoim nickiem, wysyłam jednego Huge Peta do mojego widza, który mnie ogląda od jakiegoś czasu i zawsze komentuje. Dowidzicie teraz zwycięski komentarz? No i co? Gratulacje! A dla was do wygrania jest taki oto Huge Pet, czyli pingwin. Jeżeli chcecie go, w komentarzu napiszcie daj pingwina, wtedy ja sobie wybiorę jedną osobę, która go dostanie. A teraz wracajmy do tego przepotężnego odcinka. I tak jak wspomniałem na samym początku, samemu na pewno nie uda mi się tego zrobić, ponieważ moje 3 Huge Pety dają mi jakieś lekko ponad 15 bilionów siły, w sensie rapu, i jest to zdecydowanie za mało, dlatego pierwszą osobą, która mi dzisiaj pomoże, jest Roxe. A Roxka możecie znać m.in. z tego, że zawsze robi przepotężne openingi, no i ma też swoje gry, na które zapraszam. Dzięki niemu w moje ręce trafił Titanic, Hologram, Monkey, Jolly Cat, Dominus, Hubert oraz Agony. Jak widzicie, przed chwilą na serwerze był Roxek, który poratował nas swoimi Titanikami i mamy ich, no teraz raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć Titaników. I już teraz wyglądam mega, mega potężnie, ale nie wiem, czy mi to starczy, żeby dostać się tam na górę tabeli. Sprawdźmy. Nie, nadal mnie tu nie ma, a rapów mam 46 bilionów dopiero? Naprawdę? I w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że wyzwanie, którego się podjąłem, może być najtrudniejszym wyzwaniem, jakie kiedykolwiek w ogóle wymyśliłem sobie Pet Simulator X. Z tego względu, że samemu nie dałem rady, więc musiałem zaangażować w to kilka innych osób, a nawet z Titanikami od Roxka jest bardzo, bardzo ciężko. Więc na szybko zacząłem myśleć, co zrobić, aby awansować jeszcze w rankingu. Czy znam kogoś, kto ma Titaniki? Czy ktoś zaufa mi na tyle, żeby dać mi swoje Titaniki? Czy może ktoś mi powie: nie, Węgorz, sorry, lubię cię, ale ci tego nie dam. Tego dowiemy się w późniejszej części, ale powiem wam, że serio będzie grubo. Wyobraźcie sobie teraz, że chcecie być w takiej topce, ale bez pomocy waszych znajomych. Przecież to jest praktycznie nie do wykonania. A skoro mi to nie wychodziło, to wpadłem na genialny pomysł. Gdzie jest najwięcej Titaników? Pomyślałem. I oczywiście, że jest to Trading Plaza. Dlatego poszedłem na Trading Plaza kupić sobie jeszcze jednego Titanika. Takiego, albo takiego, takiego, takiego. Obojętnie jakiego, byle to po prostu był Titanik. No ale Trading Plaza szybko zweryfikowała, że czegoś mi brakuje. Gemów. Tak, nie mam gemów na Titanika. Bo patrzcie, na przykład taka kapibara kosztuje aktualnie 8 trylionów? Co tu się w ogóle wydarzyło? Ale wpadłem na jeszcze lepszy pomysł. Mam przecież kilka jajek. Więc po co mam kupować Titanika, skoro mam jajko, w którym na 100% jest Titanik? To jajko w moim ekwipunku wygląda, jakby już samo rosło. Więc otwórzmy je. Dobra. Jajko wyleciało, teraz tylko kliknę parę razy na szczęście i patrzcie, jak rośnie! Urosło jak za każdym innym razem. Może po prostu łatwiej będzie jednak poprosić znajomych? Tak, to jest lepszy pomysł. No a skoro mając taką armię, nadal nie jestem w topce, to muszę chyba zadzwonić po kolejnego kolegę. I zadzwoniłem do jednego z moich widzów, który nie wiem jakim cudem, nie wnikam, ale ma aż 8 Titaników. Czyli tak naprawdę więcej od Wojana? No ale mniejsza. Kamil powiedział, że jest moim wielkim fanem, dlatego chętnie pomoże mi w odcinku. Dlatego daliśmy trade'a, on pokazał wszystkie swoje Titaniki, po czym nacisnął ready, a ja muszę wam przyznać, że chyba nigdy nie byłem aż tak wystraszony. Bo w tamtym momencie mój ekwipunek wynosił jakieś 40, może 50 tysięcy złotych. Tak, czyli bardzo, bardzo dużo i mega się tak naprawdę bałem, że
Nie wiem, jakoś magicznie mi one znikną, albo cokolwiek się stanie, ale mniejsza. Dzięki nim awansowałem w rankingu i byłem już w top 100 na świecie. A skoro byłem już w top 100, to pewne jest to, że otrzymałem nową deskę. A w sumie to dywan. Ale za to jaki dywan? Ale to, co widzicie teraz na ogólnoświatowej tabeli, to mi nie wystarczyło. Dlatego z pomocą przyszedł jeszcze Yoshi, bo przecież on też ma swojego Titanica. Kiedyś miał balona, tego niebieskiego, którego ja w sumie bardzo chciałbym mieć, bo jak wiecie, węgorz lubi balony. I w komentarzu napiszcie, węgorz lubi balony, to wyślę wam pewnie jakiegoś ekskluziwa. Oczywiście nie wszystkim, tylko wybiorę sobie parę osób, bo nie mam tyle. Ale wymienił go na Dominus Astre, która też jest fajna, ale troszeczkę mniej mi się podoba. Ale tutaj nie chodzi o wygląd, tu chodzi o to, że każdy Titanic to tak naprawdę dużo rapów. I w tym momencie wiedziałem, że jeżeli dostanę go, to mogę awansować o kilka miejsc w górę. I dzięki temu Titanicowi awansowałem z 50 chyba 6 miejsca na 47. Mając tak przepotężną armię, muszę udać się na Trading Plaza. Tak. Po prostu po to, żeby inni widzieli, że jestem bogaty. Zaczynając grać w Pet Simulator X miałem dwa marzenia. Pierwsze to być top 100, a drugie zostać partnerem Big Game. Świetne uczucie znaleźć się na najbogatszej Trading Plazie. Czyli takiej, gdzie są sami bogaci ludzie. I jestem tutaj ja, na pierwszym miejscu. No powiem wam, że jest to fajne. W ogóle patrzcie, jak ja wyglądam, ja całą Trading Plazę tym zajmuję. Aż ludzie sami wysyłają mi trady. Sprawdźmy. O ja, to są mega dobre pety. Ale w sumie na tym się skończyło, a tak naprawdę no sporo z nich nie jest tak naprawdę moich, więc tutaj podziękujemy panu. Ja po prostu przyszedłem pokazać, że to mam. Powiem wam, że mój ekwipunek aktualnie kosztuje jakieś 45 tysięcy złotych. Mowa tutaj oczywiście o takiej sytuacji, w której zamieniamy gemy na złotówki. I patrząc na to, że każdy Titanic kosztuje praktycznie minimum 5 trylionów, to z moich genialnych matematycznych obliczeń wynika, że właśnie tyle by to wyszło. A z matematyki zawsze na koniec roku miałem 2, więc wiem co mówię, możecie mi zaufać. Moim następnym celem jest ta deska. Czy uda mi się ją kiedyś zdobyć? Czy uda mi się zostać partnerem Big Games? Wszystkiego dowiemy się w przyszłości. Ale nie nacieszyłem się zbytnio moją pozycją lidera, bo patrzcie tutaj. Gość jest top 6 na świecie. 374 biliony rapu. Nie mam pojęcia jak, bo w sumie nic tutaj nie ma na sobie założonego. Najlepsze jest to, że mam tyle Titaników, a ciągle nie mam tego. Mam nadzieję, że kiedyś będę go miał. Tak. No patrzcie, jak on do mnie pasuje. Cudownie. Cudownie będzie też, jeżeli zostawicie lajka, suba, w komentarzu napiszecie jakieś gratulacje czy coś w tym stylu, bo jakby nie patrzeć, udało mi się dzisiaj dotrzeć do top 100. Tak, dokładnie. I pomimo, że udało mi się wykonać to zadanie, to jednak czuję jakiś taki niedosyt, bo nie wszystkie te Titaniki były moje. Kiedyś powtórzymy taki challenge z tym, że wszystkie rapy będą moje, ale na dzisiaj to już tyle. Także dziękuję za oglądanie. Pamiętaj, że z komentarzy wybieram osoby, które wygrywają różne nagrody. A tutaj wyskoczyły ci dwa proponowane filmy, więc obejrzyj sobie.